Siemaneczko. Siema mordeczki i... Nie, nie mogę, bo moja mama to ogląda i co ja do niej mordeczko. No, ale nie no, przywitam ją, siema mordeczko. Cześć wszystkim, witamy z naszej kuchni, Marta sprząta zawsze. Bo Weronika brudzi. Bo Marta kocha sprzątać i dlatego. Dzisiaj lecimy do Londynu. Jesteśmy już na lotnisku i jest tyle ludzi, że musimy przykimać się na podłodze, bo mamy jeszcze 5 godzin do lotu. Także jeśli coś słyszeliście o tym, jak mówiłam... Co? 6 godzin Marta mówi. Jeśli słyszeliście coś o tym, jak mówiłam, że już nigdy więcej tak nie zrobię, żeby oszczędzać na mojej podróży i zrobię tak, żeby wreszcie wypocząć, to dopiero po tej podróży, bo... No niestety teraz znowu zrobiłam tak, żeby oszczędzać i być na lotnisku przez 6 godzin. Także dobranoc. Dzień dobry, witamy w Londynie. Stoimy w gigantycznej kolejce na busa. Przegapiłyśmy już 3 busy do centrum Londynu, także jest ciekawie. And I want you to meet my flatmate, our new person in our team, travel team. So say hello. It's Doha, she's from Spain and I will talk a little bit in English to make sure she understands. And that's all. So we are going to London. See you. Marta, you want to say something? No. Hello. Okay, bye. To jest nasz pierwszy raz, kiedy jedziemy samochodem w Wielkiej Brytanii i on jedzie pod prąd. I to jest w ogóle... Przeżywamy to normalnie jak dzieci, ale to jest niesamowite. Widzicie, jakie fajne i kształcące są podróże? jest tyle fajnych rzeczy. No, dobra, jedziemy. Zmierzamy w stronę Galerii Narodowej i zatrzymałyśmy się jeszcze po drodze przy Pałacu Buckingham. Jest przepiękna pogoda, pomimo tego, że jest zimno, to świeci cudowne słońce. Jest ślicznie. No, jest dużo ludzi. Dookoła dzisiaj przyjechał Donald Trump do Londynu, ale raczej nie ma go tutaj, królowej też nie ma, więc może są gdzieś na jakiejś kawce na mieście. We coming. Marta odeszła, bo Marta zwykle tak reaguje, jak mówię jakieś głupoty, to Marta stwierdza, o nie, bo będę się śmiać przy kamerze. I stwierdza, dobra, odejdę. No, więc... Idziemy zwiedzać. O nie, dalej nie możemy wejść. No tak, bo to są jakieś ważne osobistości. A to nie ma. Niestety nie dziś. Okay, just typical day in London. We just saw Donald Trump. I'm 99% sure it was him, and he was in his black car and he was talking to someone. But yeah, it was definitely him. Od kiedy my flatmate is right next to me and I want. To introduce her to my channel. Okay. So just a typical day. We saw Donald Trump. Nothing special. Yeah, we do it all the time. Yeah. That's a better plan.
No, a jak ktoś się zastanawia, dlaczego Donald Trump jest w Londynie, to dzisiaj są tutaj obchodzone, znaczy jest uroczystość obchodów 70. rocznicy powstania NATO. I to dlatego. A tutaj Park Jamesa? Tak? To jest St. James Park? Yes, indeed. Okay. And there is London Eye. Tutaj świąteczny market, a tutaj National Gallery. Idziemy do wejścia. Narodowa Galeria jest właściwie jedną z najważniejszych, jednym z najważniejszych muzeów w ogóle na świecie. Co roku odwiedzają około 6 milionów osób. To jest po prostu coś niesamowitego. Także dużo ważnych dzieł tutaj jest. Oczywiście idziemy. I odezwę się ze środka. Smacznego! Patrzcie, jakie fantastyczne lekcje z historii sztuki w autentycznym muzeum z oryginalnymi obrazami. Niesamowite. No powiem wam, że byłam już w wielu galeriach sztuki, ale tak wygodnych kanap i tak niesamowitych kanap, które służono do tego, abyście sobie na nich mogli przycupnąć i w spokoju podziwiać obrazy, to jeszcze nie widziałam. Fantastyczna rzecz. Po 2 godzinach skończyłyśmy zwiedzanie Narodowej Galerii Sztuki i właśnie przed chwilą o tym rozmawiałyśmy, że w sumie to nie podobało nam się aż tak bardzo, jak sądziłyśmy, że będzie nam się podobać. Także łatwo się tutaj zgubić, to na pewno. I w sumie myślałyśmy, że więcej będzie jakoś tych rzeczy takich mega ważnych, ale i tak polecam chodzenie z Martą, bo no bo jak nie wiecie za dużo o sztuce, tak jak ja, to warto mieć właśnie Martę obok siebie, która wam to powie, co i jak, gdzie, z czym i dlaczego. Także, co jest ważne, bo nie musicie wtedy wydawać pieniędzy na przewodnika, tylko macie właśnie taką osobę tutaj ze sobą. Także bierzcie ze sobą kogoś takiego. A my lecimy do British Museum. Tak, także lecimy. A tutaj jakby ktoś nadal pytał, jak udaje nam się przeżyć, jeśli chodzi o wyżywienie, to proszę bardzo, to nasze posiłki. Kanapeczka, szpinaczek, sereczek i szyneczka sojowa. A u ciebie? A mentolerek i ogóreczek. No i elegancko, i tak się żyje, kochani. Jesteśmy przy Muzeum Brytyjskim, muzeum, które posiada chyba najwięcej eksponatów na świecie, około 71 milionów. Tak. I ciągle ludzie się zastanawiają, czy aby na pewno słusznie, ponieważ są spekulacje, że Brytyjczycy część eksponatów po prostu ukradli, ale o nie! Niemożliwe, Brytyjczycy. O, wbijam się komuś na fotę. Że część eksponatów po prostu ukradli, ale oni podtrzymują, że po prostu w tych miejscach, w których one by stały, że nie zdołałyby się utrzymać. I że oni ich nie ukradli, tylko po prostu je wykupili na różnych aukcjach i tak dalej.
No powiem wam, że to jest nie do zwiedzenia to wszystko. To już po prostu trzeba mieć bzika na punkcie wszystkiego. Ale to nie ma takiego człowieka, co by go to wszystko interesowało, co tam jest. I żeby wszystkiemu poświęcić czas, to jest niemożliwe. Także no ogólnie fajnie zrobione, ale też można się zgubić. No szukałyśmy dyskobola. Czerwone mamy. Okej, już zielone. Szukałyśmy dyskobola po całym muzeum. Okazało się, że jest w bibliotece, także... Także no... Ale tak to robi wrażenie. Zameldowałyśmy się już w hostelu. I generalnie miejsce wygląda tak. Śpi z nami jeszcze 15 osób, także jesteśmy w 18. I to są nasze miejsca. Łóżko 1, łóżko 2 i łóżko 3. Ale naprawdę no jest spoko, nie ma co narzekać. Także najfajniejsze jest o tutaj, bo no, oczywiście tego nie widać, zaraz. Najfajniejsze jest tutaj, czyli USB. I można sobie tutaj ładować telefon, bo bałyśmy się całą drogę, że ładowarka nam nie będzie działać. No bo są tutaj inne wejścia. Ale jest subcio. No, także ogarniamy się i idziemy coś zjeść. Marta mi mówi, że to nie ona rezerwowała ten hostel, tylko ktoś go przypadkiem znalazł. Także nie mam pojęcia, kto to był. Podczas wieczornej wycieczki muszę wam pokazać coś, co zawsze było moim marzeniem, żeby to zobaczyć na żywo. Tutaj jedna rzecz, czyli London Eye. A tutaj druga rzecz, której niestety nadal w sumie nie mogę zaliczyć do zobaczonych. Czyli Big Ben ukrywający się za jakąś brzydką konstrukcją. Także... No, jak chcecie przejść do Londynu teraz i zobaczyć Big Ben, to wybierzcie może inny termin. Ale to znaczy, że jeszcze tutaj wrócimy. Dokładnie. We are in on the ghost tour together, and now we are coming back home. We are freezing, so it will be goodbye. Quick goodbye. So I hope you enjoyed the vlog. I hope see you tomorrow, and that's all. Bye bye. Bye bye. Do you want to say bye bye? Yeah. Bye, see you tomorrow, bye!